Jesteśmy właśnie w hali wystawowej Excel w Londynie, gdzie odbywają się targi branży bukmacherskiej. Jedne z najważniejszych targów w Europie i na świecie. I to właśnie tu spotyka się z sobą cała branża hazardowa, żeby ze sobą rozmawiać, spotykać się, poszerzać kontakty i oczywiście robić interesy. Enjoy your work, your job. I love my work. I give everyone winnings. It's a fantastic feeling. This is S3000 here. How is your day? Not bad. Yes. What are you doing here? Just walking. I was looking for you, seriously. Do you enjoy your work? Yep. Niektórzy idą bardzo tradycyjną drogą, która jest popularna dosyć od wielu lat i obstawia tak naprawdę cały stand wieloma atrakcyjnymi kobietami. Z kolei po mojej prawej, a waszej lewej możecie obserwować stoisko Bed Constructa, który postawił sobie w środku tak naprawdę hali małego orlika i tym również rozmiarem tego standu próbuje też zwabić swoich klientów. Właśnie w tym przypadku każda sekcja produktowa jest jakoś fajnie obudowana i pokazana. Każda z tych części, tak jak na przykład tu dedykowana platforma, czy kasyno online z przekazem wideo. Każda sekcja, każdy produkt jest oddzielnie przedstawiony, gdzie ewentualny klient może przyjść i dowiedzieć się coś o tej jednej konkretnej usłudze. Jak widzicie na różnych przebitkach, firmy we wszelaki sposób starają się jakoś zaciekawić osoby, które zjawiły się na targach, osoby, które mogą być potencjalnymi biznesowymi partnerami. I tak na przykład, jak widzicie za moimi plecami, GGBet, który przecież jest bukmacherem świadczący właśnie zakłady z zakresu e-sportu. Co zrobił? No, zorganizował turniej, sprowadzając tu kilka fajnych drużyn z CSGO i organizując właśnie turniej, który też można przecież obstawiać.